Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w drugiej części magazynu Północ-Południe czas na komentarz naszego gościa, pan profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pozwoli pan, że zaczniemy od partii politycznych, tych najważniejszych partii politycznych. Od kilku dni w prasie, zresztą nie tylko w prasie, no, można znaleźć różnego rodzaju artykuły, opracowania dotyczące rzekomych prób zmiany premiera Zjednoczonej Prawicy. Za tymi próbami miałaby stać frakcja tak zwanych niezadowolonych, skupiona wokół Jacka Sasina. Do tej pory, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, no raczej byliśmy przyzwyczajeni do takich tarć, czy też utarczek pomiędzy premierem Morawieckim a Solidarną Polską. No, teraz do tego grona dość nieoczekiwanie, no właśnie, oczekiwanie, czy też nieoczekiwanie, dołączył jeszcze jeden gracz i wydawałoby się gracz dosyć silny, no bo Jacek Sasin w Prawie i Sprawiedliwości raczej ma dosyć mocną pozycję. No pamiętajmy, że droga polityczna obecnego prezesa Rady Ministrów była na swój sposób niestandardowa, jeśli zestawić ją z drogą polityczną na przestrzeni ostatnich 20 lat wielu polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki wbrew pozorom przed swoją karierą bankową, czyli w jej trakcie, miał pewne epizody, związki z polityką na Dolnym Śląsku, z tamtejszą prawicą. Natomiast po rozpadzie akcji wyborczej Solidarność, po wcześniejszym upadku jej koalicji z Unią Wolności, losy różnych środowisk były bardzo, bardzo odmienne i losy Mateusza Morawieckiego należały do odległych od tego, czego doświadczało środowisko dawnego Porozumienia Centrum, które stało się najważniejszym środowiskiem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I stąd pojawienie się tego polityka, bankowca w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, jego bardzo szybki awans został przyjęty z pewną ambiwalencją. Zarówno ze względu na nową przeszłość, także ze względu na to, że Mateusz Morawiecki był doradcą Donalda Tuska, a działo się to wszystko wszak w apogeum konfliktu PiS-Platforma. Wreszcie także dlatego, że Mateusz Morawiecki przychodził w dość zaskakującym momencie, wtedy, gdy Beata Szydło była u szczytu społecznej popularności, pełniąc funkcję prezesa Rady Ministrów. I stąd napięcie na tym tle od początku musiało być bardzo silne. Pozycja premiera, mimo społecznej rozpoznawalności, mimo rosnącej popularności, nie tak mocna, ponieważ nie dysponował własnym zapleczem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To stopniowo się zmienia. No i w chwili obecnej mamy do czynienia z powszechną świadomością tego, że jesteśmy na chwilę przed jakimś politycznym przełomem i to nie tylko w polskiej skali. To znaczy najdrobniejsza strata w sondażach w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych miesiącach, a partia ta ma dosyć stabilne sondaże dające jej szansę, choć nie czyniące faworytem do większości mandatów po kolejnych wyborach. No, taka najdrobniejsza strata oznaczałaby to, że Prawo i Sprawiedliwość praktycznie miałoby szans na większość mandatów, nawet gdyby wygrało kolejne wybory i w naturalny sposób wówczas Mateusz Morawiecki nie będzie mógł pełnić ani funkcji premiera, ale także w wymiarze politycznym jego pozycja wewnątrz prawicy byłaby dużo, dużo słabsza. No i to stwarza pewną przestrzeń aktywizacji tych środowisk, które od początku z pewnym sceptycyzmem traktowały silną pozycję no swoistego Beniaminka polskiej prawicy, jakim był Mateusz Morawiecki. No ale taki scenariusz rodzi jedno zasadnicze pytanie. Czemu taka zamiana na kilka miesięcy przed wyborami miałaby służyć? Czy to by była zamiana po to, żeby no, niejako z nową twarzą, z nowym rozdaniem wejść do akcji, być może te straty nadrobić i doprowadzić do sytuacji, w której udałoby się jednak uzyskać parlamentarną większość? Czy też inaczej? I tutaj trochę podążam tropem dziennikarzy Rzeczpospolitej. Dzisiejszy artykuł PiS buduje
sobie arkę, że no, jakaś część polityków Prawa i Sprawiedliwości jest przekonana o tym, że tej większości po wyborach i tak nie da się zbudować, więc już teraz trzeba zacząć grać bardziej w stronę tak zwanego no, tego twardego elektoratu. No i chociażby z tego względu należy dokonać zmiany premiera. No, tutaj ta rzekoma grupa skupiona koło Jacka Sasina ma wskazywać na kandydata, znaczy ma wskazywać, że takim kandydatem byłby minister Mariusz Błaszczak. Nawet gdyby te medialne spekulacje nie potwierdziły się, to znaczy nie było zorganizowanej, zdeterminowanej grupy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, która prowadziłaby zakulisowe działania na rzecz zmiany no de facto składu Rady Ministrów, poczynając od prezesa, to postawiona czy przytoczona przez pana redaktora w drugiej części wypowiedzi diagnoza no, pokazuje chyba powagę sytuacji, ponieważ w istocie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większych szans na rządzenie po kolejnych wyborach, to wówczas, tak jak to się stało na przykład w roku 2011, partia ta będzie musiała podjąć trud konsolidacji tak samej bazy członkowskiej, a nie jest trudno przejść, przynajmniej jest łatwo przejść ze statusu partii rządzącej, to bardzo, bardzo długo jak na polskie, a dzisiaj to w ogóle europejskie realia, do opozycji. I wówczas ktoś, kto byłby twarzą przegranych wyborów, kto byłby twarzą kryzysu gospodarczego, no nie byłby zdolny, nawet będąc zręcznym, inteligentnym politykiem, podołać taki misji. Ale przepraszam, pełna zgoda. Znaczy, zdaję sobie z tego sprawę, że w sytuacji, kiedy wybory nie kończą się sukcesem, no to no, ta dotychczasowa twarz danej partii czy też rządu no, ponosi tego konsekwencje. No, ale tu jednak mówimy o zmianie na kilka miesięcy przed tą generalną próbą, jaką są wybory parlamentarne. I teraz pytanie, no właśnie, czy taka zmiana to bardziej ryzyko, czy bardziej szansa? O wszystkim zadecyduje jesień tego roku. Stąd paradoksy polskiej polityki, w której główne formacje zaczynają realną kampanię wyborczą na teoretycznie ponad rok przed wyborami do Sejmu. To się chyba jeszcze nie zdarzyło. Były elementy jakby permanentnej kampanii, czy też kampanie związane z elekcją różnych organów. No, ponieważ wszyscy wiedzą, że wiosną przyszłego roku może być już za późno. Mianowicie no, armagedon ekonomiczny, który przechodzi w tej chwili przez świat, z którego sobie jeszcze do końca nie zdajemy sprawy, a wystarczy posłuchać tego, o czym się dyskutuje choćby w Europie Zachodniej, będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie także w stanie świadomości w naszym kraju. I to jest rzadko spotykane w naszej polityce, która jest bardzo stabilna, mam tutaj najstabilniejszy w tej chwili w Europie system partyjny, rzadki moment zmiany struktury możliwości politycznych. On się pojawia być może raz na kilkanaście lat i tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się jesienią i zimą tego roku. To, jak Prawo i Sprawiedliwość zareaguje na zjawiska kryzysowe, na ile opozycja będzie potrafiła wykorzystać nową dla niej i po raz pierwszy korzystną w wymiarze strategicznym sytuację od 2015 roku, to wszystko rozstrzygnie. Potem już będzie za późno, żeby cokolwiek zmienić, wprowadzić, powołać nowego premiera i tak dalej, więc te dyskusje nie są pozbawione podstaw. Zwróćmy uwagę, co myślę jest doskonałym tłem tej dyskusji, na to, co się dzieje w tej chwili w Europie i nie tylko w Europie, to znaczy ilość przedwcześnie kończonych karier politycznych, ilość upadłych rządów bądź zagrożonych upadkiem w krótkim bardzo czasie no bije chyba wszelkie rekordy.
I myślę, że pewnie po prostu wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, już nawet niezależnie od pewnych różnic czy dystansów wobec Mateusza Morawieckiego, po prostu obawia się o to, że nieskonsolidowana, idąca bardzo szerokim frontem pozyskiwania wyborców partia może być niezdolna do reakcji na największe wyzwanie dla PiS-u od zwycięstwa w 2015 roku. To jeżeli pan pozwoli, to teraz chciałbym spojrzeć na drugą stronę sceny politycznej. Do Zjednoczonej Prawicy, o ile pozwoli nam czas, jeszcze powrócimy. No i też dosyć ciekawa informacja, która pojawiła się kilka dni temu, żeby było jeszcze ciekawiej, to autorem tej informacji był marszałek Terlecki, który powiedział o tym, że po wakacjach na jesieni spodziewa się powstania nowej partii na opozycji. No, większość dziennikarzy od razu ruszyła tym tropem. Pojawiły się różnego rodzaju spekulacje. No chyba ten dominujący to nowa formacja, którą mieliby utworzyć wspólnie Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. No, oczywiście myślę, że tak naprawdę kluczową rolę odegrają tutaj sondaże. Ta spekulacja również nie wydaje się jakoś zupełnie nieprawdopodobną. Natomiast gdyby Platforma Obywatelska przekroczyła w sondażach poziom poparcia z ostatnich wyborów, gdyby jej notowania zaczynały się od cyfry 3, to wówczas argument, który w debacie publicznej coraz silniej wybrzmiewa, o tym, że zmiana Donalda Tuska pomogła Platformie, ale tak naprawdę strategicznie to nic nie zmieniła, pomogła jej przetrwać, natomiast nie utorowała drogi do skoku sondażowego ponad zasygnalizowane we wszystkich ostatnich kampaniach możliwości. Taki skok sondażowy w górę czyniłby tego typu spekulacje, jak sądzę, bezpodstawnymi, a pozycja Donalda Tuska by wzrosła. Natomiast no ale przepraszam, stagnacja... takiego skoku, jaki pan mówi, do ponad 30%, no raczej chyba w najbliższym czasie nikt się nie spodziewa, nawet chyba najwięksi optymiści po stronie Platformy czy też Koalicji Obywatelskiej raczej w taki obrót sprawy nie wierzą. Pamiętajmy, że elektorat opozycji, co pokazuje wiele kampanii od 2005 roku, gdy zaczął się strukturyzować obecny system partyjny, były naczyniami połączonymi. To znaczy Platforma Obywatelska uzyskiwała lepsze wyniki, kiedy inne formacje opozycyjne od lewicy począwszy uzyskiwały słabsze. I oczywiście Donald Tusk, choć Platforma w ogóle pod wodzą Grzegorza Schetyny w ostatnich wyborach sejmowych pozyskała parę tysięcy nowych wyborców, to i w tym momencie można sobie wyobrazić próby pozyskania kosztem któregoś z podmiotów opozycyjnych, kosztem ruchu Szymona Hołowni, kosztem Lewicy, być może kosztem ludowców, a do tych 30% no, Platformie w sondażach z reguły no, brakuje tyle, co można sobie wyobrazić, że mogłaby ta partia w jakimś momencie na przykład takiej mocnej bipolaryzacji pozyskać. Natomiast powstanie takiej nowej partii oczywiście miałby bardzo ciekawe tło, można by się zastanawiać, na ile jest to pochodną generalnych różnic wewnątrz opozycji w podejściu do polityki międzynarodowej, różnic na pozór niewidocznych. W Polsce wszyscy chętnie używamy słowa Zachód, natomiast usilnie nawet dziś nie do końca chcemy przyjąć do wiadomości, że różnica interesów pomiędzy Unią Europejską i głównymi podmiotami, a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo poważna i nie dotyczy tylko na przykład sytuacji, w której Stanach Zjednoczonych był republikański prezydent, jak widać, dotyczy także sytuacji, w której jest teoretycznie troszkę bliższej Europie prezydent wywodzący się z partii demokratycznej. Tego typu wewnętrzne spory są zauważalne w wielu partiach europejskiej, partii ludowej, partiach chadeckich i konserwatywnych w Europie Zachodniej. Także u socjaldemokratów ma miejsce podobna sytuacja. Natomiast byłoby to oczywiście w kontekście nadchodzących wyborów sporym ryzykiem, dlatego że
Platforma przy wszystkich swoich problemach z ostatnich lat, przy dyskusji o przywództwie i o tym, jak dalekie kompromisy programowe można iść i tak dalej, no jest jednak zwartą strukturą, z olbrzymimi wpływami w samorządach terytorialnych, z potężnym klubem parlamentarnym, potężnymi zasobami i podział tej partii, dezorientujący wyborców, bo była to jakaś forma dezorientacji, na tak krótko przed wyborami, no byłby rzeczywiście chyba dla rządzących mimo wszystko dosyć dobrą informacją, ponieważ sam przeciwnik zasiałby chaos. Doszłoby wtedy zapewne do efektu domina. To znaczy, gdyby doszło do podziału w Platformie Obywatelskiej, wyjścia środowiska Rafała Trzaskowskiego, musiałoby mieć to swój wpływ na lewicę, która mając dosyć stabilne notowania, wewnętrznie jest niezwykle zróżnicowana. Są tam zarówno takie środowiska, które bardzo mocno stawiają na samodzielność, są takie środowiska, którym jest bliżej do Platformy, choćby samorządowe. No i wreszcie nie jest chyba wielką tajemnicą, że niektórzy politycy, jak choćby Robert Biedroń, nie są odlegli od obecnego prezydenta Warszawy. Także wśród ludowców musiałoby to tworzyć napięcia i spory znak zapytania, bo chyba niekoniecznie by to odpowiadało strategii kampanii, jaką ta partia próbuje przyjąć. I zwróćmy też uwagę, że w otoczeniu Szymona Hołowni są też politycy, którym było bardzo blisko do Donalda Tuska, a to Donald Tusk byłby pierwszą polityczną ofiarą takiego ruchu. Więc oczywiście tę spekulację marszałka Terleckiego przyjmijmy jako dowód na to, że nie tylko wśród rządzących sytuacja nie jest prosta i jasna, natomiast myślę, że tego typu ruchy byłyby obarczone dużym ryzykiem, a to, że środowisko prezydenta Warszawy będzie chciało zwiększyć swoje wpływy wewnątrz Platformy i w ogóle w środowiskach całej opozycji, to nie ulega niezależnie od tych spekulacji najmniejszej wątpliwości. Ale myśli pan, że przynajmniej na razie to wszystko będzie się rozgrywać w ramach Platformy? Mówię oczywiście o tym wyodrębnianiu się, czy też usamodzielnianiu Rafała Trzaskowskiego i jego zwolenników. Myślę, że w pierwszym kroku zapewne tak. Nie byłoby chyba w interesie tego polityka po prostu stawać na czele Platformy w tej chwili. Choćby dlatego, że sam jest prezydentem miasta i to w czasach, które nie będą dla budżetów polskich miast łatwe. Brałby na siebie natychmiast odpowiedzialność za konieczność szybkiego wzrostu sondaży. Być może w ten sposób ten polityk próbuje postawić siebie jakby w epicentrum opozycji, w roli polityka, który będzie skuteczniejszym od Donalda Tuska spoiwem różnych środowisk opozycyjnych, ponieważ choć jego poglądy Rafała Trzaskowskiego nie są jakoś szczególnie odległe od Donalda Tuska, jeśli patrzeć tylko na te dwie postacie, to w takiej sytuacji nieco mniej wyrazisty Rafał Trzaskowski, nie mający za sobą bagażu bycia premierem i niezbyt popularnych reform z końca rządów Donalda Tuska, być może byłby łatwiejszym jako twarz opozycji podmiotem dla przynajmniej części lewicy, ba nawet być może dla części środowisk związanych z ruchem ludowym, a z całą pewnością dla ruchu Szymona Hołowni. Czy nie ma ryzyka, że notowania Platformy, o ile oczywiście nie zaczną rosnąć, mogą prowokować coraz większą rzeszę ważnych polityków Platformy do tego, żeby właśnie z tych powodów, o których pan powiedział, jednak coraz bardziej przychylnym okiem spoglądać właśnie na Rafała Trzaskowskiego. No bo jeżeli ten marsz do przodu ma się rzeczywiście zakończyć sukcesem, to być może tu potrzebna jest właśnie ta powiedzmy jakościowa zmiana, albo przynajmniej zmiana tej głównej postaci, która tak naprawdę jest twarzą przecież zarówno partii, jak i będzie zapewne twarzą kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Ja myślę, że takich polityków nie jest zbyt wielu. Choć oczywiście i oni istnieją, dlatego że choć większość
Platformie większość członków działaczy wyrażała satysfakcję z powrotu Donalda Tuska, no to oczywiście byli tacy, których pozycja wewnątrz partyjnych hierarchiach uległa osłabieniu, więc oni w naturalny sposób muszą liczyć na jakąś zmianę. Myślę, że tu pojawia się jeszcze jeden kontekst, o którym pozwalałem sobie chwilę wcześniej wspominać, to znaczy Donald Tusk był szefem Europejskiej Partii Ludowej. Europejskiej Partii Ludowej, która odkąd w Stanach Zjednoczonych pojawił się Joe Biden, ma się w Europie fatalnie. Wielu jej polityków wydawało się na całe lata predestynowanych do pełnienia czołowych ról, traci swoje pozycje. Sebastian Kurz, Bojko Borisow, Armin Laschet i jeszcze kilka mniej znanych postaci. I w sytuacji, w której Platforma miałaby objąć władzę, pewnie części członków zastanawia się, jak łatwo będzie pogodzić Donalda Tuska w roli na przykład prezesa Rady Ministrów, gdyby dzisiejsza opozycja wygrała wybory, z relacjami z Partią Demokratyczną w Stanach Zjednoczonych, która, no, jak widać, nie patrzy przesadnie przychylnym okiem na polityków czasów złotych lat kariery Angeli Merkel. W niemieckiej polityce w większym stopniu zorientowana jest na przykład na partię Zielonych, a wobec tak olbrzymiego napięcia międzynarodowego, myślę, z którego w skali sobie momentami chyba w Polsce nie zdajemy sprawy, to może być istotny argument. Wiele dla polskiej polityki mogą wyjaśnić wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych jesienią tego roku. One pokażą, czy obecny układ władzy w Stanach Zjednoczonych nosi jakiekolwiek znamiona trwałości, czy też tak naprawdę wszyscy powoli muszą przyzwyczajać się do tego, że ponownie republikanin po Bidenie zasiądzie w Białym Domu. To na koniec już bardzo, bardzo krótko, wracając do Zjednoczonej Prawicy. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie w relacjach pomiędzy premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro? No bo od wczoraj nie ma Izby Dyscyplinarnej. Wydawałoby się, że ta kwestia, która kładła się największym cieniem na relacjach brukselsko-warszawskich, no, została już uregulowana. Z tego, co słyszymy, niekoniecznie pojawiają się kolejne żądania, czy też na przykład pieniądze z KPO są wstrzymywane do czasu, w którym Komisja Europejska nie stwierdzi, że wszystkie zalecenia czy też kamienie milowe są przez Polskę realizowane. No, to będzie kontynuacja tej wojny podjazdowej, którą do tej pory widzieliśmy na linii premier Solidarna Polska? W istocie, wbrew niektórym oczekiwaniom w Polsce, wojna na Ukrainie nie anihilowała dawnych rozbieżności pomiędzy głównym nurtem w postaci Niemiec i Francji i kilku innych mniejszych państw, a polskim prawicowym rządem. Oczywiście wojna podjazdowa będzie trwała. Problem Zbigniewa Ziobry chyba wszakże polega na tym, że jego pozycja polityczna jest jeszcze słabsza niż w chwili obecnej Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego może nieco osłabnąć, jeśli zjawiska kryzysowe się nasilą, a sondaże Prawa i Sprawiedliwości będą nieco słabły. Natomiast tak krótko przed wyborami nie ma w Polsce miejsca na kolejną partię prawicową. Zbigniew Ziobro nie może szachować kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości wizją odejścia ze Zjednoczonej Prawicy, samodzielnego startu czy mariażu z Konfederacją, no, która też nie przeżywa w tej chwili sondażowo swoich najlepszych dni, więc myślę, że pojęcie wojny podjazdowej raczej powinniśmy tutaj zamienić na wojenkę podjazdową, której rezonans nie będzie tak silny i pewnie nie będzie wykraczał poza realia wewnątrz rządowe. Raczej może skończyć się to tym, że Zbigniew Ziobro niekoniecznie będzie mógł być pewien pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości, gdyby taki konflikt eskalował. Nie sądzę tak naprawdę, żeby jednak ktoś wśród Zjednoczonej Prawicy miał do końca interes w eskalacji takiego konfliktu akurat w takim momencie, nawet Zbigniew Ziobro, ponieważ jednak poza Zjednoczoną Prawicą chyba dla tego polityka, jego środowiska niezbyt widać w tym momencie perspektywy w polskiej polityce.
I tu niestety musimy zakończyć. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.